Dzień dobry wieczór Państwu. Zaczynamy kolejne wydanie Sentymentalnika. Dzień dobry wieczór, Piotrze. Witam, witam. A dzisiaj sobie polecimy. Polecimy na Kasiopeję. Na Alfę. Na tak. Alfę Kasiopei. Tak. To może pociągnę już, co powiedziałem. No, dzisiaj opowiemy sobie o filmie produkcji radzieckiej, który zaczyna się mniej więcej tak. Znaczy, fabuła się zaczyna tak, że jesteśmy sobie na zebraniu pionierów i emocje tam jak na roratach. Tylko czekać, aż ktoś złoży samokrytykę albo zostanie skrytykowany za bycie wikingiarzem. Znaczy, tam się mówiło na to sztyliaga akurat, czyli pewnie sprawdzali im skarpetki, jakie kto ma. Ale poznajemy tam pewnego chłopaka, już od razu wiemy, że to jest geniusz, który, jeżeli dobrze pamiętam, zwraca uwagę na to, że sygnały odbierane z pewnego miejsca w kosmosie mogły zostać nadane przez inteligencję pozaziemską. No, same z siebie, no, są pozaziemskie, no, że tam są jakieś miesiące istoty. I jeśli się dobierze odpowiednio młodą załogę, to może ona się zdoła spotkać z tymi kosmitami, bo przetrwa tą długą podróż po prostu przez przestrzeń kosmiczną. I tak się zaczyna zuchwały projekt przedstawiony w filmie, którego pierwsza część nosi oryginalny tytuł Moskwa Kasiopeja. Jest to dzieło Richarda Wiktorowa, uhonorowane wieloma nagrodami w Związku Radzieckim. Ale okazuje się, że nie tylko, ale w większości w Związku Radzieckim. Film ten miał premierę zaledwie 3 lata przed Nową Nadzieją, ale do tego jeszcze wrócimy. Ktoś złośliwy może powiedzieć, Marku, że to jest opowieść o dziecięcej krucjacie w kosmos, no takiej większo-dziecięcej, w której uczestnicy kierują się ideami, jakimi się powinien kierować każdy radziecki obywatel, taki wzorowy. Ale kiedy sobie przejrzałem opinię o tym filmie na portalu FilmWeb, nie będę ukrywał, no to są dość wysokie. To jest zaskakujące. Widać też, że przez sporo osób ten film jest jakoś dobrze zapamiętany. A ty jak go zapamiętałeś? Jak on był w ogóle przyjmowany w tamtych latach? Ja tylko dodam, że oryginalny tytuł to Moskwa Kasiopeja, natomiast polski tytuł pierwszej części to W drodze na Kasiopeę. Dzisiaj my mówimy o dwóch częściach, no ale dobrze, Marku, wróćmy do tego, jak ten film był przyjęty, jak zapamiętałeś dzieło Richarda? Zapamiętałem dobrze i zaraz to rozwinę, natomiast kiedy całkiem niedawno obejrzałem, to mi się trochę to wszystko poprzestawiało w głowie. No to na razie to zawieśmy i do pierwotnej percepcji. Otóż ja tego filmu nie widziałem w kinie. Widział natomiast mój serdeczny kolega z tamtych czasów, z którym bawiłem się w wyprawy kosmiczne, bo to w takim wieku byłem mniej więcej. Wyprawy kosmiczne przeżywaliśmy na innych planetach, różne przygody i w ogóle mieliśmy małego hopla na punkcie takim kosmiczno-wyprawowym. I on mi opowiedział mi pierwszą część tego filmu właśnie, Moskwa Kasiopeja, co za tytuł, no dobra, ale opowiedział wtedy, ja mam wrażenie, że wtedy ten tytuł nosił, był trochę inny, nie W drodze na Kasiopeję, tylko Wyprawa na Kasiopeję, ale tu być może zawodzi mnie pamięć. Później został oczywiście zmieniony W drodze na Kasiopeję. Ja przez długi czas marzyłem, żeby ten film zobaczyć, szczególnie, że mój kolega narysował mi, jak ten statek wyglądał i tak sobie pomyślałem już wtedy w swoim dziecięcym sercu, nie, to w sercu się nie myśli, w umyśle swoim dziecięcym pomyślałem, ale zajebisty statek, no super, no i tak dalej sobie tam myślałem i w końcu kiedyś w czasie jakiejś teleferii został wyemitowany. Został wyemitowany, tylko problem polegał na tym, że potraktowano tę pierwszą część jako samodzielny film. Zresztą w kinach też to leciało jako samodzielny film. No i on się kończy tak, powiedzmy sobie, no zawieszone to wszystko jest, bo oni gdzieś tam prawie dolatują, a w ogóle przekraczają prędkość światła, na co mamy swoje uzasadnienie takie filmowe, ale co dalej, no dowiedziałem się później, że istnieje druga część i że to jest spotkanie na Kasiopei, no i oczywiście dalej niespełnione marzenie i dalej chciałem to oglądać, więc podsumowując,
bardzo się nakręciłem i na pierwszą, i na drugą część. I kiedy oglądałem je jeszcze jako dzieciak, to nie dostrzegałem, moim zdaniem, sporych mankamentów tego filmu. Pomijam już te zebrania pionierów i pewne naiwności, no bo wtedy ich nie dostrzegałem, no trudno się zresztą dziwić. Natomiast myślę, właśnie zastanawiam się, skąd się biorą te wysokie oceny, bo ten film, kiedy go obejrzałem, tak jak to już podkreślałem, całkiem niedawno, no nie zrobił na mnie takiego wrażenia, jak zrobił w latach 70. Wtedy to było coś. Z czego się te opinie biorą? Pewnie z tego, co w większości się biorą dobre opinie w sentymentalniku, czyli z sentymentu właśnie. Ja też do tego filmu wróciłem. Znaczy, ja go, muszę przyznać, że ja go oglądałem gdzieś jako w okresie dziecięcym. On gdzieś mi tam śmignął, że tak powiem. Był wtedy już dla mnie, no, na tle innych produkcji absolutnie był taki przestarzały. No. Nie było to nic godnego uwagi. No. Szczerze mówiąc, Moskwa Kasiopea to dla dzisiejszego widza jest film pełen paradoksów. Tylko że tak, czy my mówimy z perspektywy dzisiejszego widza, który łaknie, no, w filmie, wiesz, tego, czego jeszcze nie widział, czy mówimy z perspektywy widza sentymentalnego, no z tego drugiego, no to możemy powiedzieć tak, no, że film jest ogólnie rzecz biorąc dość nudny, jeżeli chodzi o pierwszą część, ta druga trochę to rozwija, ale wcale lepiej nie jest. Natomiast są czary sentymentalne i one sprawiają, że jest tam takie coś nie do końca wytłumaczalnego, co sprawia, że, a to się dzisiaj nazywa guilty pleasure, że to tak jakby się oglądało. Jak już się opuści, to niech się ogląda. Ten film jest ogólnie zły. Znaczy, to jest film z czasów, które już nie wrócą i z kina, które nie wróci. Jest patetyczny, jak na dzieło sowieckie przystało. I na te wątki związane z sci-fi to tak naprawdę trzeba tam trochę poczekać. Oni tam się najpierw gotują na tą wyprawę i to naprawdę są wielkie emocje. Jest też wątek miłosny, który pominę, ale on chyba bardzo rajcował wtedy ludzi, bo on jest tam dość wyszczególniony. Ogólnie to ci powiem też, że pod pewnymi względami ten film Moskwa Kasiopea, który, no, odnosi się do nazwy tak jakby połączenia kolejowego, prawda? On może przypominać takie młodzieżowe sci-fi pod tytułem Voyagers z roku 2021 z Colinem Farrellem i córką Johnnego Deppa w roli głównej. Nie pamiętam, jak ona się tam nazywa. I ten film Voyagers, on oczywiście jest o czymś innym, ale on ma pewne punkty styczne. Jest fatalny, jest przegadany, płaski, zły do szpiku po prostu. I na jego tle to radzieckie sci-fi to się wydaje jakieś takie świeże nawet. Chociaż produkowane po taniości, to odsłania pewne atuty, które kino radzieckie miało. Nie oszukujmy się, to miało pewne atuty. Jakie, o tym za chwilę, tylko broń Boże nie pomyślcie, że ja uważam, że Moskwa Kasiopea to jest arcydzieło. W tym samym bloku, w którym emitowany jest sentymentalnik z dziełem Richarda, omawiamy Blade Runnera, który mi się nie podobał. No to powiedzieć, że Moskwa Kasiopea mi się podobała, to tak jakbym się przyznał do jakiejś ułomności umysłowej. Natomiast to jest sentymentalnik, tu rządzą inne prawa. Czy ja namawiam do tego, żeby to obejrzeć? Nie, ale ponieważ jesteśmy na kanale, w paśmie, które zajmuje się między innymi historią fantastyki, historią tego, jak postrzegano pewne rzeczy, no to warto na to zwrócić uwagę. Dlaczego? Bo my, Marku, musimy sobie kiedyś zrobić taką pogadankę, ostatnio na to wpadłem, dotyczącą rzeczy, o której żeśmy nie mówili. Jest wiele osób, które uważa, że nie było czegoś takiego w bloku wschodnim, w kulturze bloku wschodniego, jak kosmici. Oni byli. I myśmy udowadniali w sentymentalniku, że byli. Że pokazywały się różne, no chociaż skąpe, chociaż oszczędne w przekazie, ale były produkcje, które nam pokazywały istnienie inteligencji pozaziemskiej. No i właśnie Moskwa Kasiopea jest jednym z takich filmów. Oczywiście sci-fi rzutowało potem na wiele innych sfer, na wyobrażenia związane z życiem pozaziemskim i dlatego
Tak tłumacząc powód powstania tego odcinka i dlaczego od samego początku mówimy, żeby tego filmu, no, czy nie oglądać, no, nie wiem, no, ale właśnie dlatego o nim dzisiaj mówimy, że to jest pewien element przedstawiania w popkulturze bloku wschodniego czegoś takiego jak kosmici, po prostu kosmici. A ja nawiążę do tego, o czym już kilka razy w Sentymentalniku mówiłem, że może czasami warto pielęgnować wspomnienia, ale nie konfrontować ich z rzeczywistością. Gdybym nie obejrzał ponownie obu części filmu, to w mojej głowie funkcjonowałby zupełnie inny obraz wyprawy na Kasiopeję. Tymczasem ja obejrzałem i zabiłem w sobie wspomnienia. Znaczy one gdzieś tam są, ale one już nie są takie żywe, bo w moich wspomnieniach obie części filmu funkcjonowały jako takie całkiem przyzwoite science fiction. No nie, to jest science fiction takie trochę w wydaniu radzieckim i to może właśnie, na co zwrócił uwagę Piotr, po taniości robione, po taniości. W dodatku to jest młodzieżowe science fiction. Tam duży nacisk położony jest na młodzieżowość, na dowcipy młodzieżowe, na miłości młodzieżowe. Oczywiście w dosyć serioznym Związku Radzieckim to troszkę tam nawet miłość inaczej wyglądała, w każdym razie ta deklarowana i ogłaszana. Więc to tam wygląda tak dosyć poważnie, aczkolwiek sposób sprawdzania, kto napisał list niemalże miłosny do głównego bohatera, no umówmy się, to jest, to nawet w filmach młodzieżowych PRL-owskich by nie przeszło. Jest naiwne po prostu. A później rozwiązanie zagadki, no z punktu widzenia sci-fi jest ciekawe, ale sposób, w jaki jedna z bohaterek oszukała głównego bohatera, no naprawdę, no urąga jednak inteligencji. Zresztą w drugiej części zagadka zadawana istotom mieszkającym na planecie, którą odwiedzają nasi bohaterowie, to są istoty, właściwie to są roboty. I żeby wykończyć taką podrzędną klasę, nazwijmy to strażników, to wystarczy zadać im bardzo prostą zagadkę, no, która, mówiąc szczerze, no chyba nawet nie bawi, nie wiem, czy dzisiaj rozbawiłaby siedmiolatka, a wtedy jakoś przechodziło to wszystko. Ten film jest dla mnie pewnym zadziwieniem jednak, że tak to się wszystko zmienia, tak się zmienia postrzeganie świata przez tego samego człowieka, tylko raz miał lat naście i to takie młodsze naście, a później już jakby tak się mocno zestarzał i to są dwa zupełne obrazy, inne obrazy. Ktoś powie, no tak, doświadczenie. Ale najgorsze jest to, że ja mam tę przypadłość, że ja słabo pamiętam obrazy, a bardzo dobrze pamiętam dialogi i ja pamiętałem te dialogi, tylko jakoś tak wydźwięk jakby w mojej głowie trochę inny, a okazało się, że te dialogi jednak są dosyć płaskie. Obrazy to zupełnie różniły się od tego, co zapamiętałem, ale do tego się już przyzwyczaiłem. Ja po prostu zapamiętuję, a właściwie mój mózg zapamiętuje te obrazy na ogół inaczej niż one później się jawią na ekranie i to, broń Boże, nie jest dowód na występowanie efektu Mandeli, raczej na to, że nasz mózg ma pewne specyficzne właściwości, które nie czas i nie miejsce, żeby dzisiaj o nich mówić. Natomiast jeśli chodzi o film, no to powtarzam, jest tam kilka momentów zabawnych, ale takich wyszukiwanych trochę na siłę, kiedy podczas zwiedzania statku jeden z bohaterów ma coś powiedzieć, żeby wypróbować takiego uniwersalnego tłumacza. I on coś mówi, a potem się to sprowadza do jednego czy dwóch wyrazów. No, powiedzmy, albo jest taki motyw, że jest na statku kosmicznym, którym podróżują nasi bohaterowie, jest ich pustka, a właściwie siódemka, ale dlaczego, to sobie Państwo ewentualnie zobaczcie. Jest taka kabina, w której wchodzi się od lat 16. No i tam
ja już pamiętam, to najdziksze fantazje się pojawiały, co tam w tej kabinie jest. I jeden z bohaterów, dodam od razu, że siódmy z nich, wchodzi do tej kabiny, po czym chwila dosłownie i wyjeżdża na takiej wielkiej łapie. Czyli zakładaliśmy wszyscy, że to o moralność chodziło, w tym wypadku socjalistyczną, no i dopiero po szesnastce pewne rzeczy były dostępne, chociaż, tak jak Piotr to sygnalizował, ci młodzi ludzie, czternastolatkowie, oni tak na dobrą sprawę, każdy w każdym jest pozakochiwany, no i to w dodatku się tak fajnie rozkłada, że nie ma żadnych trójkątów w sensie uczuciowym, że każdy wie, w kim się ma zakochać, to takie dobre, uporządkowane i w gruncie rzeczy mocno radzieckie. Kpię trochę, to państwo wyczuwacie, ale rzeczywiście ten film się zestarzał tak jakoś dziwnie, nawet trudno powiedzieć, że brzydko, bo jest pewna zabawność oraz pewna taka powłóczystość, że sobie pozwolę użyć takiego słowa w tym filmie. Powłóczystość polegająca na tym, że właśnie to, co Piotr sygnalizował, jak się już zapuści ten film, to się go ogląda. Z jakichś dziwnych powodów, jednak się go ogląda, oni lecą, później się coś dzieje. Zresztą powód, dla którego oni przekraczają barierę prędkości światła, jest znowu tak banalny i tak niewyszukany, no, że państwo będziecie zdziwieni, jeśli nie pamiętacie, a jeśli sobie przypomnicie, to też się zdziwicie. No ale oni dzięki temu dolatują, będąc jeszcze młodzieżą, dziećmi, no dobrze, starszą taką młodzieżą. W każdym razie dolatują do Alfa Cassiopei, do Układu Planetarnego, tam jest planeta, ona ma swoje problemy, bo są ludzie i są roboty i jakoś one tak ze sobą nie do końca chcą żyć, bo roboty chcą ludzi uszczęśliwić. I powiem tak, ta druga część ma w sobie jakiś zalążek, jakieś jądro krystalizacji, który mówi o pewnym problemie, ale paradoksalnie jest to problem samego Związku Radzieckiego, który też chciał uszczęśliwić wszystkich ludzi. Ja się nawet zacząłem zastanawiać, czy twórcy filmu nie byli jakimiś zawoalowanymi krypto-opozycjonistami, bo owszem, tam w układzie Alfa Cassiopei działają roboty, które chcą uszczęśliwiać ludzi, a od razu dodam, że to uszczęśliwianie to, wiecie państwo, tak jakby państwu ktoś rękę w tryby włożył, to mniej więcej takie szczęście czekało ewentualnych uszczęśliwionych. Niemniej jednak mamy takie niejasne przeświadczenie, że tu jakiś element tego, że może człowiek niekoniecznie musi być uszczęśliwiany, żeby być szczęśliwy. Może nadinterpretuje, może doszukuje się rzeczy, których tam nie ma, ale to w końcu też jest dopuszczalne. Tak, bo jeszcze musimy powiedzieć, jak wyglądała ta najlepsza część tego filmu, znaczy się najlepsza, no, taka, na którą czekałeś i pewnie wielu też czekało, czyli jak wygląda rzeczywistość pozaziemska, no ale dwie rzeczy, co tam mogło być w tym pokoju, do którego się miało wstęp od lat 16, no, można się zastanawiać, znając jednak radzieckie warunki, no to chyba wszystkie dzieła zebrane Lenina tam musiały być. A jeżeli chodzi o tą zagadkę, od której robotom z mózgu tam kopciło, no to była zagadka typu dwie kulki armatka, albo czarne po czerwonym, jeździ po zielone. Znaczy to taka głupia zagadka była, strasznie to było, powiem ci, rozwiązane i to takie było w tym filmie lekko żenujące. No to było coś, jakieś gałęzi, że nie, to było złe. Ale wróćmy do może takich ogólnych wniosków, no bo to był film pokazujący nam po pierwsze radziecką specyfikę kina sci-fi. W Związku Radzieckim filmów fantastycznych powstało dużo, nie za wiele, ale jednak sporo. Większość jest nieznana, może nawet kiedyś powrócimy do kilku wybranych, bo chyba warto. Ale gdybym miał powiedzieć, czym wiele z tych filmów się cechowało, to chodziło o taki wewnętrzny, wrodzony ciężar. Ciężar gatunkowy, który im dodawał uroku albo je totalnie psuł. Sowieci, trzeba powiedzieć, eksperymentowali z różnym sci-fi, z klasykami w postaci Stalkera, ale nawet z jakimiś przygodówkami, to jest też ciekawe.
O ile na Zachodzie twórcy filmów sci-fi prześcigali się jednak w zabiegach mających no po prostu przyciągnąć widzów do kin, żeby odnieść sukces, zarobić, żeby mieć dobrą prasę, zdobyć sławę i w ogóle, to w Związku Radzieckim filmy były finansowane przez państwo, przez tak zwane Goskino, czyli Państwowy Komitet do Spraw Kinematografii, i reżyser, zanim film powstał, to musiał przedłożyć projekt scenariusza, żeby finansowanie otrzymać. No i oczywiście pewnie w międzyczasie dostawał też wytyczne, których się należało trzymać, jak ten film ma wyglądać. I to, moim zdaniem, Marku, pewnie odpowiada na pytanie, dlaczego te radzieckie filmy są takie niekiedy, sci-fi oczywiście, takie przyciężkie, takie liryczne, takie jakby się oglądało jakiś dramat, nie wiadomo jaki, że tam, wiesz, kino radzieckie operuje tym samym, czym operuje często tragikomedia. Jest w tym sporo teatralności, jest sporo poetyki, ale to, jeżeli ktoś pamięta tamte czasy, jeżeli ktoś pamięta tamtą, nie wiem jak to powiedzieć, poetykę, tamtą kulturę, to go to nie będzie tak raziło. Natomiast dla dzisiejszych pokoleń, które nie pamiętają tego, no to będzie niestrawne zupełnie, tak mi się wydaje. Na koniec warto też powiedzieć o rzeczy, która... no chyba się trochę wiąże z tym finansowaniem, a mianowicie o efektach specjalnych. No bo tak, Moskwa Kasiopeia miała premierę 3 lata przed premierą Nowej Nadziei. Różnice w efektach, no i w scenografii oczywiście są. No porównajcie sobie, jeżeli to będziecie w ogóle oglądać, no roboty, jak wygląda robot przedstawiony w tej drugiej serii na przykład. No te różnice są ogromne. O ile te sceny, Marku, które się dzieją w kosmosie, które dotyczą tego statku, o którym tak marzyłeś jako dziecko, są do przełknięcia, no bo to jest jednak jakaś tam określona stylistyka, to przedstawienie tego, co mamy na innej planecie, no to już jest kiepsko. No cóż, sami się musicie przekonać, nie będę wam opowiadał. To jest tak trochę... Taka sama stylistyka właśnie, jak wyrastająca z tego samego korzenia, co w Klątwie Doliny Węży i w Panu Kleksie w Kosmosie. O dwóch rzeczach chciałbym jeszcze powiedzieć. Pierwsza z nich to, że specyfiką radzieckiego kina, a kto wie, czy nie rosyjskiego, jest to, że oni muszą sobie pośpiewać. I to też w tym filmie oczywiście musieli sobie pośpiewać. Tak trochę od czapy, ale sobie pośpiewali. I to może szokować, albo może zadziwiać, bo to nie bardzo właściwie, no cholera wie po co. Ale jest inna rzecz, która już naprawdę zadziwia. Otóż mamy w tym filmie dziwnego narratora. W dodatku można powziąć w pewnym momencie przekonanie, że on ma jakieś zdolności paranormalne. Bo on się pojawia gdzieś na początku filmu, ale pojawia się na końcu drugiej części. Jest taką istotą trwającą poza czasem i przestrzenią, bo jest zarówno na Ziemi, jak i wśród młodzieżowych bohaterów. Nie ma dla niego bariery tej, która oddziela Ziemię i Kasiopeę. On pojawia się po prostu i nie do końca wiem, jak to interpretować. To z punktu widzenia narracyjnego, czyli sposobu, w jaki przedstawiamy świat, przedstawiamy to, co się w tym świecie dzieje, no jest bardzo takim prostym, ale efektywnym zabiegiem. Natomiast z punktu widzenia tego, jakbyśmy mieli opisać, co się tam tak naprawdę dzieje i dlaczego się dzieje i dlaczego ten ktoś się pojawia, to ten ktoś... to nie wiem, zupełnie niezgodny z radzieckim światopoglądem, z pismami Lenina, Marksa i Engelsa, z dialektyką, z materializmem i tak dalej, i tak dalej. On właściwie ma wszelkie cechy ducha, wszelkie cechy, nie wiem, innowymiarowca, no cholera wie tak naprawdę. To jest dosyć dziwne i w dodatku kompletnie nie jest wyjaśnione. On po prostu jest. On po prostu pomyka po poszczególnych częściach, po poszczególnych fragmentach tego filmu, się po prostu pojawia. Co więcej, nawet podkreślone jest to w takiej scenie, kiedy na Ziemi obchodzone są 40. urodziny głównego bohatera, który, no, bo jest daleko, gdzieś tam w tym Alfa Kasiopei układzie,
no to powinien mieć lat 40, ale on tak naprawdę z racji przyspieszenia i tej prędkości, przyspieszenia prędkości, no dobrze, to się czasami zdarza. W każdym razie przyspieszenia, które przeżyli główni bohaterowie, on tak naprawdę dalej ma 14 lat z układem, no i, ale na ziemi obchodzi się jego 40 urodziny i na tych urodzinach zjawia się ten dziwny jegomość, który pełni rolę narratora, ale też takiego istoty, która pewne rzeczy w tym świecie przyspiesza, a może nimi nawet steruje. I wręcz to jest podkreślone, że on raz siedzi przy jednym, w jednej części stołu, za chwilę wbrew logice, fizyce i materializmowi dialektycznemu przenosi się w sposób niezauważalny dla wszystkich w inny kąt pokoju i później znowu i znowu, no to jest, proszę pana, nie do wytłumaczenia. Czyżby to moje podejrzenie, że tam jacyś opozycjoniści kręcili ten film, no żart to jest oczywiście, ale chętnie bym zapytał, skąd to się wzięło? To był duch czasów, to była prawda ekranu, nie wiem. W każdym razie, tak, to jest jedna z zagadek tego filmu. I tak myślę, jaką klamrą by to wszystko spiąć. Po pierwsze, tak, no literacko science fiction bloku wschodniego, no mówię to o Związku Radzieckim i o Polsce na przykład, no Czechosłowacji, wypadało dużo lepiej niż filmosfera. Po drugie, jednak nigdzie nie jest powiedziane, że sci-fi musi ociekać efektami jak Gwiezdne Wojny. Jest wiele filmów, które są fajne, mimo no, minimalnych efektów. Z drugiej jednak strony, kiedy tych efektów nie ma, albo kiedy są kiepskie i nacisk jest składziony na jakąś poetykę, no to też dobrze nie jest. No i Cassiopeia jest gdzieś tutaj na tym tle osadzona niestety. To jest rodzaj kina, który, jak powiedziałem, już nie wróci w tej części świata, w której mieszkamy. Filmy rosyjskie współczesne są bardzo specyficzne. Nie wiem, czy myśmy omawiali, Marku, w filmotekarium rosyjskie filmy, natomiast warto by kiedyś wrócić do współczesnego sci-fi, bo ono, co ciekawe, czerpie często z bardzo dobrych wzorców, robiąc bardzo złe filmy. Rosja jest przecięciem granic cywilizacyjnych i tak jak powiedziałeś o tym, że oni sobie czasem muszą pośpiewać, co nam się automatycznie kojarzy z Bollywood, to kiedy sobie spojrzymy na współczesne rosyjskie kino, ale takie wiecie, takie blockbustery, takie kino robione pod masowego widza, no to widzimy szereg wpływów z zachodu, z Chin i też z południa, czyli z takiej hinduskiej, azjatyckiej naiwności kinowej, która występuje. W Cassiopei tego jednak nie widać. Cassiopeia to jest jednak twór radziecki, poważniejszy jednak, jakby nie było. Mocno indoktrynowany, nudny, tak naprawdę nudny, potrafiący niekiedy zaskoczyć, ale rzadko. Znaczy się, są inne radzieckie filmy, które bardziej zaskakują. I może ta Cassiopeia nie dorównuje dziełom z bogatych krajów, ale jakoś postanowili twórcy się postawić, pokazać, że oni też potrafią. No i z jednej strony można się śmiać z tego filmu, mówić, że on się źle zestarzał, no bo się źle zestarzał i to już jest historia kina, ale z drugiej, no to jest element jednak tej historii, to jest coś, co było, co poruszyło pewnie wiele umysłów, wiele serc, ale dzisiaj już takie coś jest nie do kupienia przez współczesnego widza. Co by tu jeszcze dodać? Wiesz, wspomniałem o tej stylistyce, że ta Cassiopeia trochę jest tak właśnie jak ten Pan Kleks w kosmosie, jak te inne radzieckie filmy z efektami specjalnymi. Ciekawi mnie to, gdzie by to wszystko poszło, gdyby Związek Radziecki przetrwał, prawda? Jakie mielibyśmy wtedy kino? No i to chyba tyle. Czy to oglądać? No nie wiem. Jeżeli tego nie pamiętacie, to można obejrzeć chyba w celach edukacyjnych, albo sobie przynajmniej poprzesuwać i obejrzeć fragmenty, a jeżeli pamiętacie, to tak jak Marek powiedział, chyba sobie nie psujcie wspomnień.